Witajcie moi drodzy, witam was w wspaniałych ofensywach naszego narodu, które będą chyba wspierane przez najbliższe bomby atomowe. Co, nie można bomby atomowej rzucać? Dlaczegoż to tutaj nie możecie bomby atomowej rzucić? Aha, bo widzę, że znowu zlecieły się te samoloty jak pszczoły do miodu. Więc chciałem tutaj powiedzieć, że chciałem wam pokazać, jaka to taka super ofensywa tutaj wyjdzie, ale coś mi się zdaje, że żadna ofensywa tutaj nie zajdzie. Chociaż w sumie gdybyśmy zrobili tu jakiś przedsionek, taki do wbicia się, taka fajna wbitka by była. Nie no, dadzą radę. Francuskie czołgi my tu raczej przebijemy. Nie przebijamy, a jeszcze... Aha, to są... Tym razem to są Brytyjczycy, czyli teraz Francuzi. Znaczy Brytyjczycy lądowali u Francuzów. Okej, czyli gdziekolwiek jesteśmy, tam widzę jego twarz, no to ciśniemy tu może na przykład. Jeżeli tak się będą chcieli twardo bronić, no to my będziemy dla nich mieli oczywiście lepsze pomysły, jak działać. O, atakujcie tu, atakujcie tak. Więc myślę, że kampania francuska nie będzie tak pokazywana. Raczej też będzie to pokazana, bo będzie, jeżeli ktoś ma epilepsję i lubi bansić przy większych ilościach światła, no to tak, tutaj będzie tak działało, bo będziemy tutaj naprawdę dawali bardzo dużo światła, jeżeli chodzi o to. Myślimy naszego tego innego grubaska. Ten, w sumie mamy tych generałów bardzo grubaskowatych. Gdzie jest? Czekajcie, bo tu mieliśmy dwóch, nie? Mieliśmy tylko ja. Nie, tylko ja, ta to jest tutaj. To jesteś ty. To, aha, bo ty stoisz do over, okej. Okay. To coś do over wymyślimy, żeby się za chwilkę wbijać, ale może to za sekundkę. Teraz nie, uważam, że nie jest to tak bardzo potrzebne. A raczej byśmy mogli się powolutku wbijać też w inne rejony. Myślę, że będę wysyłał gdzieś samoloty w różne miejsca. Na przykład mógłbym zawsze rozdzielić, nie, bo to jest morski, prawda? Te morskiego nie chcą. Ale moglibyśmy zrobić tak, że ciebie rozdzielimy. Wysłalibyśmy na szybkości tutaj. Patrzcie, wyślemy tu. To już jest 100% Air Superiority. I cyk, i cyk, i cyk. No oczywiście atomowe wszystko. Uwielbiam zapach atomu po ranku. Up. No dobra, to pokażę, jak będzie coś bardziej ciekawszego się działo. No można powiedzieć, że idzie to dość sprawnie, więc samo posiadanie ogromnej przewagi w powietrzu w tym rejonie daje nam bardzo dużo. Wiecie, zdobycie takiego Paryża to nie jest i pierdział, czy nie chodzi o to, nie? Ale zdobycie takiego Paryża, podejście pod Dunkierkę, za chwilę podchodzimy pod Belgię. Myślę, że podejście pod te rejony tu to będzie taka otwarta autostrada do całej reszty tych krajów europejskich, bo my teraz już możemy posiadać niewiele mniej od nich. Bo co może prezentować jaka Belgia? No Belgia 17-43, trzymają dużo, tym bardziej, że oni dużo wojsk trzymają przeciwko nam właśnie tutaj w Iranach, jakieś koloniach i tak dalej. Tutaj trzymają się jakieś wojska, no nasza tutaj widzicie, 20 parę dywizji, w tym jakieś francuskie, włoskie, pierdu, nie? Tutaj powinno być w miarę łatwo. Szwajcaria jest przeciwko nam? Nie. Szwajcaria nie jest, West Germany nie jest. Czyli będziemy mogli zawsze zrobić ofensywę taką, że zatrzymamy się na tej linii, tu się wybronimy, tutaj sobie ustabilizujemy spokojnie, pobudujemy sobie fronty, przeprowadzimy masę armii. A wiecie, a możemy sobie to poszkolić tak naprawdę. Podszkolimy sobie wszystkie te jednostki. Tutaj coś ustawimy, tam coś ustawimy i będziemy mogli ruszyć. O kurde, be. Alcide de Gasperi. Okej, okay, no to Alcide de Gasperi też dostanie po tyłku. No i potem jak zrobimy sobie ten taki wyłom w Italii, to będziemy mogli zrobić marsz ku całej reszcie świata. Bo ty jesteś kim? Ty jesteś Komintern. Okej, okay, czyli my też jesteśmy w wojnie bojcowani, czyli ty tego nie mogę zignorować. Rumunia jest w wojnie. Najlepiej to patrzyłoby się tak. O, czyli mogę... Muszę zatrzymać się w Italii. I z Italii będę kombinował dostęp do Norwegii, żeby się ustabilizować na ewentualnie jakąś Finlandię czy coś. I potem będziemy działali dalej. Plan prosty, skuteczny i myślę, że to zadziała. A to ciekawe, doszliśmy do momentu, kiedy nie posiadamy nuklearnych bomb, bo wykorzystaliśmy tego tak dużo ostatnimi czasy, że wyczerpaliśmy wszystkie zapasy, ale spokojnie, jak na to, tylko na to spojrzałem i już, no. Sami widzicie, że produkcja wcale nie ma zamiaru stanąć, nawet wiecie co, myślę, że w Anglii nie są potrzebne już tak bardzo te porty, więc moglibyśmy, moglibyśmy troszkę wycofać tych portów wszystkich, bo to nie jest aż tak bardzo potrzebne, po to, żeby po prostu zmaksymalizować i przyspieszyć naszą produkcję reaktorów. Mamy troszkę miejsca. Więc o to się nie martwimy, reaktory mogą być tutaj, a to już tutaj nie potrzebujemy, bo to nie nasze. Tutaj gdzieś powstaną, tutaj oczywiście w wielu różnych miejscach, tam Indie widziałem, że to zyskało niepodległość, ale to w sumie taka chwilowa niepodległość. Bo ja raczej w peace dealu im niepodległość nie planuję oddać, jeżeli chodzi o to. Planuję raczej, że my sobie to wszystko weźmiemy dla siebie i zapamiętamy. O, w ogóle Japonia będzie ma wszędzie takie odnoszę wrażenie, bo coś tam od tej wojny się będzie wymagało i zależało. O, Dunkierkę odbiście. A to cwaniury. O kurde, dobra, trzeba będzie tutaj coś robić. Tam, gdzie bomba atomowa nie może, tam pośle czołgi. Posłaliśmy nasze 14 słynnych, popularnych dywizji pancernych, żargonów i tak dalej. Widzę, że było swoją drogą za mało zaopatrzenia tutaj leci, dlaczego?
Może prześlijcie tu jeszcze coś, a bo czołgi weszły, więc wiecie, no, zaczęło się to robić troszkę trudniej, jeżeli chodzi pewnie chodzi o przesyłanie. Hehe, 21:37 przez chwilę było, widzieliście? Śmieszny żart młodzieżowy, którego nie rozumiem i nie wiem dlaczego jest taki popularny, ale tak, to XZD daje i tak dalej. Myślę, że ma to będzie kwestia czasu, kiedy powinniśmy zrobić, co powinniśmy teraz w sumie zrobić? No tak, bo my straciliśmy Dunkierkę w trakcie ataku, bo nie siedział tam lotnictwo i niestety to straciliśmy. A sama Francja trzyma... Okej? Okay? I tyle. Tyle mogę powiedzieć dobrego o Francji. Nawet nie wiem, gdzie mają stolicę. Gdzieś tam mają, a ja nie wiem gdzie. Więc chyba najlepszą opcją po prostu będzie tutaj bitka się i naszymi czołgami coś porobienie. Nie mogą przebić tych pojazdów. To jest plus. Ja myślę, że teraz będziemy już fundowali i stawiali ten głównie na armię pancerną. Najlepsze jest to, że... Cześć, wam pokażę, to jest świetna produkcja. Produkujemy mnóstwo czołgów takich super heavy tank. Ale wiecie, co jest najgorsze? Nie możemy z nich korzystać. Zapytacie się dlaczego? No nie wiem. Znaczy, to, stickam to? I tylko tyle. Ja nie mogę żadnych innych dywizji stawić, tylko mogę stawić albo piechotę, albo konie, znaczy artylerię, albo coś innego i tyle. Ja nie mogę nic innego, ale jak widać czołgi dają sobie radę i myślę, że czołgami chyba już pofruniemy po prostu na Związek Radziecki. Wyprodukuje się po prostu tego szablonu bardzo dużo i potem sru i nie widzicie nas, więc bój się Europo, bo to Japonia nadciąga. Powiem wam, że rzucenie czołgów i naszego supergenerała Prosiaczka, bo przecież ten nasz Prosiaczek to czekał i czekał chyba na swoją szansę życiową dość bardzo długo, było takim bardzo fajnym rozwiązaniem. Zapytacie się dlaczego? Bo te czołgi coś robią. I w przeciwieństwie do piechoty, która się zatrzymuje, no to daliśmy radę. I myślę, że jeżeli byśmy sobie podeszli tutaj, wiecie co, ustawmy im czarny kolor, tak żeby się wyróżniali jak czarne diabły polskie, które wiecie, dywizja generała Maczka i tym podobne. Żeby te czarne diabły posunęły się i zatkowały ten Orlean. Jak w pewnym przypadku nowy Orlean, w przypadku Stanów Zjednoczonych mam na myśli, upadł, no to może akurat na cześć tak upadnie inny Orlean i upadnie jeszcze inne państwo, bo tak sobie myślę, że ciężko będzie Francję, ciężko się Francję kapituluje, bo ona tutaj ma kory i tutaj są też duże miasta, jak na przykład Algier. A tu jest Algier chyba, nie, tu jest Oran, tutaj Algier. Czyli takie inne miasta, które tak musielibyśmy zdobyć, bo to wszystko jest Corsair, tak? Nie, niektóre są tylko Corsair. No tak, gdzieś jak takie rzeczy też musielibyśmy zdobyć, ale całe szczęście ich przewaga w powietrzu jest bardzo słaba, wszystko to jest bardzo cało wspierane, więc lepiej dla nas. Także jest naprawdę cudownie, cudownie i kapitalnie i za chwilkę pewnie zobaczycie już znaczek, upadła Francja. No cóż, zdobycie Orleanu niestety nie było naszym przeznaczeniem, znaczy było to nasze przeznaczeniem, ale nie zmieniło naszej sytuacji na froncie. A szkoda, bo bardzo bym chciał już skończyć tę wojnę, ale może skoro... Kurde, nie no, to są ci Brytyjczycy, chciałbym sobie, że zamknę tutaj te wojska i tak dalej, zamiast to Bohodo, ale jak zamiast to Bohodo, to jeszcze się... Znaczy Bohodo, to moglibyśmy skończyć, żeby to zająć i wygrać. Gdzie macie coś? Co teraz mecz się macie? O Boże Święty. Czemu nie Bohodo? Dziwne. Ja bym Bohodo im dał tutaj stolicę. Jeszcze tutaj trzeba te Stany Zjednoczone pozbyć, które w Wielką Brytanię. To jest śmieszne w ogóle, te dwa kraje obok siebie w południowej Francji. Potem wbicie tutaj, no, że jak zamkniemy te wojska, tak, 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 byśmy jakoś je zamknęli, to one by się nigdy, ale przenigdy nie wyszły. Nawet moglibyśmy zrobić jeszcze coś takiego, aby bawić się dokładnie naszą flotą i ściągać te wszystkie okręty. No tak to tutaj będzie. Będzie tutaj około miliona, 2–3 milionów dywizji. I wiecie co mi zauważyłem? Że w powietrzu mamy 2,6 miliona ludzi. No to może większość teraz nie lata, bo latają na przykład w określonych przestrzeniach. No ale jednak takie liczby robią wrażenie, no nie ukrywajcie, że nie. W końcu siadł kolejny kraj i już mamy z nim spokój. Myślę, że będziemy mogli spróbować akcję zamknięcia ogromnej ilości wojsk tutaj w Luksemburgu i tak, znaczy może w Niderlandach. To byłoby spoko, zamknęliśmy sporo tutaj, tutaj, tutaj. Oni uwolnią, bo pamiętajcie, to są jakieś te wojska, bądź tych sprzymierzonych całych. I oni będą ze sobą tutaj wspierali, jakoś sobie pomagali, ale jeżeli chodzi o rejon, w którym aktualnie się znajdujemy, czyli Benelux i tym podobne, mogą nie dać rady ich wyzwolić. Więc naszym celem powinno być teraz jakieś wyeliminowanie tych wojsk, przepchnięcie, wypchanie ich po prostu z Francji i ogólnie rejonów sojuszniczych. Po to, żeby, no pierwsze, żeby coś stracili te wojska, prawda, bo wtedy jak je stracą, to nie będą mogli z nimi działać, no logiczne. Ale stracili ogrom wojsk, fabryk i tak dalej. My teraz możemy posiadać, my teraz oficjalnie posiadamy więcej, tyle ile oni mogą posiadać minimalnie, o. A armii? Możliwe, że mamy nawet ogromniejszą armię, ale sam pamiętacie, że to liczy się tu wszystkie jakieś Japanice i tak dalej. To jest pewien problem na swój sposób, no i przy okazji, i pamiętajcie, nie walczymy taką armią, bo nasza cała, bo liczy się pewnie też te wszystkie marionetki, które nam wchodzą do sojuszu, więc powinniśmy sobie zrobić taki mały manewr, taki mały, sprytny manewr, no usuńmy tutaj, usuńmy tutaj, usuńmy to, i chciałbym, żebyśmy sobie zamknęli te wojska takim szczelnym kordonem bezpieczeństwa. O, coś takiego, żebyście wszyscy tutaj podjechali i zajęli to, bo dzięki temu będziemy mogli się wypchać i będziemy mogli pozajmować to i owo, że tak to nazwę.
A chciałbym się... Boże, zbombardowałem przypadkowo swoje czołgi bombą atomową, to było bardzo przykre. Nie polecam nikomu bombardować swoich czołgów bombami atomowymi, bo potem się nadrabia te braki bardzo długo. Jak to w ogóle u nas wygląda? Medium, tak ojej, mam ich minus 8 tysięcy na koncie, więc to będzie oznaczało tylko jedno. Dlatego mamy te braki tych ciężarówek i tak dalej, nie? Bo my tego nie produkujemy teraz, my produkujemy sobie... Znaczy, tych mamy sporo, tych mechanizmów, to nie muszę się tym przejmować. Ale nie zmienia faktu, że powinniśmy troszkę zwiększyć nacisk na produkcję tych różnych rodzajów broni. Czyli zróbmy sobie to tak. Zmniejszmy może tych czołgów. Chciałem zrobić takie siadło tych takich, wiecie, OP silnych czołgów i tym podobne. No ale niestety to nie siadło, tak jak chciałem. Z powodu, bo prostego powodu, jeżeli chodzi o to. No nie mogę zmienić szablonu, no to co widzieliście, jest jakiś błąd, więc sorki, memorki, nawet basy już nie będę produkował, jeśli mam być szczery. Bo będzie to dla mnie po prostu marnowaniem wszelakich surowców. Musimy po prostu skupić się na produkcji całkowitej naszych czołgów i na odrobieniu ich ilości, bo zbombardowaliśmy sobie całą armię, zbombardowaliśmy sobie trzon naszej armii, dlatego powstał ten problem. Boże, zbombardowałem sobie czołgi nuklearnie, no tego to jeszcze nie grałem, ale to są wypadki przy pracy, jeżeli chodzi o bomby atomowe, no. Co ja poradzę? No niestety nie udało się domknąć. Szybko dzisiaj dojechała szalona ciężarówka, która mi tutaj przeszkodziła tak naprawdę. Ale myślę, że to nie będzie też jakiś problem, żebyśmy spróbowali nasze zamknąć te wojska tutaj, bo to też może być realne, że zamkniemy te wojska tu. Czekajcie, nawet myślę, że musimy to zrobić, bo jakiś taki całkowity porządek na linii frontu. Bo jak widzicie, rozwaliło się to całkowicie, jest taka, nie wiem, wygląda jak warstwa lodów owocowo-pistacjowych i tak dalej. Może pistacjowych to nie, ale będą jakieś lody owocowe, to wyglądało w sumie. Czy przyjechały też czołgi? Nie, bo ma przyjechać do kraju ogólnie 54... Wiecie, nie macie nic do opatrzenia? Aha, bo tu nic też nie dodatuje. No, nic dziwnego w sumie. A dlaczego tu nic nie chcę dodać? Naprawdę to jest za dużo? No, dobra, no jak uważacie, że to jest za dużo, no to przybądźcie na te wyspy, tu jest fajnie, tu jest ciepło. Może akurat nie będziecie tak zdychać i umierać niestety, znaczy stety. Więc zobaczymy, co będzie dalej. Kurka wodna, naprawdę. Nie, były takie ambitne plany zamknięcia tych wojsk. Ale to dalej nie jest, wiecie, to dalej nie jest jakaś sytuacja, której nie da się w żaden sposób ogarnąć, bo tak naprawdę możemy to ogarnąć bardzo dużo z sytuacji i między innymi musimy to troszkę pobombardować naszych przeciwników. Więc bombardujcie ich tutaj. Przydałoby się osiągnąć jednak przewagę w tym miejscu, ale zanim to osiągniemy, to łopanie. To minie bardzo dużo czasu. No i przy okazji oni nas troszkę bombardują i to jest bolące. Ale chwila i już będziemy tutaj ogarnięte. Udało się. Udało się to, co chciałem zrobić. Powiem wam, że bitwa o przesmyk tutaj, w tym miejscu, tutaj gdzie pinguje, tutaj widzicie, tam jest, to właśnie to gdzie jest teraz armia, tutaj to widzicie, trwało to około 5 miesięcy. Cały czas puszowałem i cały czas tłukło. I tak bez końca, dlatego teraz myślę, że najważniejszymi celami do samego desantu powinny być tylko dwa miasta portowe, które znajdują się tu i tu, to są, wiecie, bardzo dość ważne miasta, jeżeli chodzi o to. Bo nigdzie indziej portów chyba nie mają, więc musielibyśmy zająć sobie właśnie Rotterdam. Musielibyśmy sobie zająć... Co tu było? Rotterdam oraz... Chyba port widziałem, tak, i na ten, i w Holandii, nad Amsterdamem. Zajęlibyśmy te dwa porty i potem moglibyśmy ewentualnie coś naprawdę tutaj porobić tam. A w sumie są te porty uszkodzone, co najdziwne, że... Aha, już widzę, że niektórzy mają całą czerwoną czaszeczkę. Jak będzie ta czerwona czaszka, będą tracili momentalnie szybko organizację, dla nas to będzie naprawdę rewelacyjne, bo dzięki temu będziemy mogli wyeliminować naprawdę solidną część wojsk, które raczej szybko nie wstaną, a jak tak się spojrzy na ten manpower niektórych, no to Hiszpania raczej powinna go mieć dość sporo. Jeszcze nie powinna być przeciążona wojną, bo w sumie, czy miałaby być przeciążona? Włochy, no na wszystkich dorosłych już lecą. Polska na obowiązkowej służbie, Rosja na obowiązkowej służbie, nie wiem, czy jak inne państwa to wyglądają i jak u nich to działa. Ale dziwi się, że jeszcze nikt nie chodzi do beczułki na przykład. Naprawdę, że nie ma kraju, który wchodziłby do beczułki. Tutaj raczej wszyscy dorośli i raczej tyle, bo można wejść do beczułki, nie? Mógłbym wejść do beczułki. Ale się nie opłaca wchodzić do beczułki. Nie polecam nikomu wchodzić do beczułki. Chyba, że naprawdę już musicie, ale to takie, wiecie, to już naprawdę tak na ryzyku całkowicie. Ale nieważne, skupmy się na tym raczej, że... A odrobiłem stratę również pancerną. Już wam tutaj pokażę oczywiście, żeby to nie były słowa jakoś ten. No nadrobiłem straty pancerną, po prostu nie szkoliłem tych reszty wojsk i w sumie to jest cała tajemnica, więc myślę, że następny plan, jaki powinniśmy zrealizować, to powinien być taki piękny ataczek na porty przeciwnika, bo zajęcie tych portów spowoduje, że te wojska za chwilę tutaj wymrą tak czy siak samoczynnie, samoistnie, nie będą miały zapatrzenia. Elo! W celu wyniszczenia przeciwnika myślę, że z pewnością będzie bardzo ważne, abyśmy zdesantowali się na te dwa porty naszymi oczywiście elitarnymi już morskimi oddziałami, już tyle zrobił tych desantów od dalej nowicjusze i wcześniej zbombardujemy sobie to nuklearnie oczywiście, żeby nie było, bo ja bardzo lubię bombardować nuklearnie,
bo wy stąd nie macie prawa dostawać zaopatrzenia. Tak myślę. No dostajecie cały czas tych portów, tutaj jesteście zablokowani, ale nic innego raczej wy nie jesteście w tej wojnie, a dziwne jest to, że i tak to zaopatrzenie cały czas otrzymują, no. Jak na złość, wy nie macie żadnych, nie wiem, praw przemarszu udostępnionych, nie macie czegoś takiego, a mogliby, znaczy nie, lepiej żeby nie dawali, bo wtedy faktycznie mogą uciekać. Ale zajęcie tych dwóch portów, utrzymanie tego terenu, możemy tam wysłać później czołgi, żeby po prostu utrzymać, bo to są jakieś łąki i tak dalej, to czołgów może tak nie przebiją, żeby zająć się tym. No ale już tak czy siak 1960 rok, Europa już powolutku staje się naszym celem do bicia. Może będzie tylko lepiej. Naprawdę usuniecie kolejny. Taki kociołek był naprawdę coś niesamowity w tym miejscu. Później musimy wymyślić co w tym rejonie i w tym rejonie i w tych wszystkich rejonach. Może jakiś tutaj cyk, 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 taki korytarzek, byśmy zamknęli kolejne te wojska. Bo nic innego, trzeba usuwać te armie całe. Chociaż tutaj na pewno zniknie trochę, ale zanim do tego dojdzie, to minie troszkę czasu. No za chwilkę zobaczycie, jak będzie to wyglądał ten desant. Powiem wam, że desantując się tutaj myślałem, że faktycznie będą coś stały, te wojska będą bronili, wiecie, tylko last standing, obrona portów, musimy się tu utrzymać, żeby utrzymać w ogóle ten cały port. No a w sumie wyszło tak, że no nie skwituje tego, no. Wyszło tak, a nie inaczej, że przeciwnik po prostu nawet nie ruszył się tyłkiem, żeby tutaj cokolwiek zrobić, więc może udałoby się go nawet przekonać w sumie w Amsterdamie. Nawet moglibyśmy bo z Amsterdamu raczej tak nie zbombardujemy nuklearnie, chociaż... Nie no, nie będę bombardował siedziby swojej firmy, bo... która wypada trochę słabo, ale nie zmienia faktu, że moglibyśmy tutaj naprawdę się uwziąć troszkę przeciwnika, wyniszczyć go tutaj, portów raczej nie dostaje w innym miejscu, wyniszczamy kolejne wojska. Ej, czego tu nikt nie pilnuje? Dlaczego tu nikt nie pilnuje? No właśnie, bo nasi próbują się zdesantować, a to nie wychodzi. Zajmiecie się tymi jakimiś wojskami? No zajmiecie się, bo... I teraz ci tutaj nie powinni mieć zaopatrzenia, to zaopatrzenie ciągle nie dochodzi. Skąd oni mają to zaopatrzenie, to ja nie wiem. No ale może na początku skapitulujmy fakt, no może z tego portu im przychodzi, czy coś takiego. Ale najgorzej. Ale jestem zły, rozsierdzony i tak dalej. Atakuj z tej drugiej strony. Ile może broni taka dywizja jedna, nie? My ją przebijamy? Ona nas przebija. A tak, bo pewnie to są jakieś czołgi, wiecie, to takie zdobyczne. Na tej zdobycznej pewnie dużo ciśniemy. Dobra, wbijajcie wszyscy. Gdzie są te wszystkie wojska? Oni za chwilę sami przyjdą, tak czy siak. To zrobiliśmy, co chcieliśmy zrealizować, czyli desant w tym miejscu. I zaczyna się. Cyk, 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 czerwone, 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 czerwone. Jakieś protektoraty i tak dalej, Middle East i inne, to też już się robią czerwone. Myślę, że nawet tutaj moglibyśmy do końca wysłać... Nawet tutaj wszystkie te 15 dywizji pancernych moglibyśmy wysłać tym rejon, ten tutaj. Wy jesteście kolor niebieski, to proszę bardzo, podejdźcie i trzymajcie ten rejon, aby go nigdy nie stracić. Bo wtedy umrą ci wszyscy. To już się zaczyna robić ciekawie, w końcu. Ale i tak sobie myślę, że w sumie... Niesamowity jest fakt, że te wojska działały na dwóch... Tylaka liczba wojsk działa po prostu na dwóch fortach. Znaczy portach. Ale w sumie bot tutaj ma te supply limit, construction i tak dalej na zupełnie innym poziomie. A fajnie, znaczy teraz musiałbym chyba skapitulować jak najbardziej ten... Trzeba by po prostu skapitulować... Holandię. Niderlandy, dokładnie, bo dzisiaj to są Niderlandy, już nie tyle co Holandia. Powinniśmy skapitulować sobie te Niderlandy i potem zobaczymy, co wyjdzie śmiesznego. Więc atakujcie i ciśnijcie, moi drodzy przyjaciele, kumple, najdrożsi. Pozbądźmy się tych Niderlandów i potem zamkniemy ich takim przyjemnym kociołku, który... który pozwoli nam w sumie wygrać wojnę, jeżeli tak na to patrzeć. Bo raczej zaopatrzenie to chyba nie będzie latało i będzie wysłało tego zaopatrzenia. Chyba nie, nie? No to ciśnij. No i nasze dywizje pancerne są chyba o wiele bardziej sprawniejsze i silniejsze. A ten generał w końcu ma trochę armii po co? Najgorsze. W ogóle smutne jest to, że ten prosiaczek ma tylko 16 maksymalnie. Nie wiem, czy to jest jakiś błąd, czy specjalne wyznaczenie, ale ma maksymalnie 16 dywizji. O luj. O no. Musimy tutaj wysłać więcej zaopatrzeniowców. Gdzie są jeszcze jakieś zaopatrzeniowe samoloty? Właśnie widzicie? Całkowicie to... Aha, bo tu nie latają żadne myśliwce, bo nie latają... Zauważyłem taki właśnie fun fact, że jak nie latają żadne myśliwce w takich rejonach, no to potem ty sam. Nie wiem, ciebie? Kto będzie miał tutaj zasięg? Ty? Nie, ty nie masz tego zasięgu. No i najgorzej, nie wiem kto ma ten zasięg, ty będziesz miał ten zasięg. Że jak nie latają myśliwce na takimi obszarami, to wtedy zaopatrzenie prawie w ogóle nie dochodzi, więc... No właśnie, i teraz jak zlatają sobie myśliwce, no to dolatuje zaopatrzenie i możemy się uczekać, tutaj nasze czerwaliby ten, naszą linię zaopatrzenia, to wtedy bym się troszkę wkurzył, no nie ukrywajmy, że byłbym troszkę niezadowolony z tego tytułu. To może tyleć tu, a pokażę wam, co mi chodzi, jak cały czas wygląda ta bitwa, tyleć tutaj, tak cały czas, i skrupulacnie.
i może jeszcze kolejny niech tu leci i kolejny zapatruje. Dacie radę? W razie, że po prostu dołożę tych transportowców, pomyśliwców i lotnisk mamy, ale chyba widzę, że daje radę. No i dzięki temu już odsunęliśmy się tutaj z czerwonej czaszki. Nie tracimy nic więcej, tutaj też chyba dają radę chłopaki. No to świetnie. Skoro tutaj dajecie radę, musimy sobie zrobić Utrecht, musimy sobie zrobić Eindhoven, chyba to się Eindhoven, nie wiem, jak powinno to nas poczytać, ale to chyba też nie będzie jakoś mega utrudnione zadanie, zważywszy, że raczej tu są łąki i w tych łąkach nie ma fortów, a jak są forty, jakieś jedynki, to się tym nie będę przejmował. Bo idziemy po ten Utrecht. Niderlandy, ale nawet Niderlandy was kapitują po tym, po utracie tego Utrechtu, przynajmniej tak powinno być. Dobra, atakujcie, a nie podejdziecie, no to ciśnij razem z innymi tutaj. Wy możecie tutaj, pozbędziemy ten Utrecht i cyk, Niderlandy skapitulowały. A wojska znajdujące się w tym obszarze zostaną wyniszczone, chyba, nie wyniszczone, szkoda. Ale wojska znajdujące się w tym obszarze zostaną wyniszczone, o. A tu widzę, że cały czas problem z zaopatrzeniem. A zależało mi też na wyniszczeniu tych wojsk ogólnie niderlandzkich, bo niderlandzkie wojska by nie zniknęły same z siebie. No wiadomo, są jeszcze belgijskie, ale Belgia będzie miała armię. Pokaż mi to. No i 1938 to nie jest raczej liczba, której będę się bał. A moglibyśmy jakoś ich tutaj łatwiutko porobić. Podejdziesz tu? Podejdziesz. Atakujcie z dwóch stron. Żeśmy przycisnęli pod Eindhoven, żeśmy przycisnęli pod całą Brukselę. Tutaj raczej się nie przebiją, tylko widzę, że niektóre wojska w momencie obecnym mają jeszcze jakieś tutaj szanse na przyjęcie jakiegokolwiek zaopatrzenia. Skąd? I have no idea. Serio. Niektóre mają to zaopatrzenie, niektóre tego zaopatrzenia nie mają, a widzę, że raczej tutaj nic nie na ten mission. Chyba nic tutaj takiego nie ma, co mogłoby nam przeszkadzać. Więc nie wiem. Wiem tyle, że nic nie wiem, jeżeli chodzi o sytuację na tym froncie. Ale widzicie, tak właśnie wygląda skrupulatna, tak będę konsekwentna gra w wyniszczenie przeciwnika i same straty aliantów wynoszą już 46 milionów, 4 milionów naszych, czyli na jednego żołnierza naszego przypada 10 alianckich, to i tak jest bardzo dużo w porównaniu do tego, że walczymy sami, ale na przykład już posiadamy pod sobą 1 230 000 000 ludzi pod kontrolą. Co też są liczby, co też jest liczbą dość ciekawą i absurdalną, ale dobra. Zobaczycie po prostu już wyniszczenie tego kociołka raczej, bo widzę, że w niektórych miejscach nie chcą się jeszcze poddawać. Z relacji na bieżąco, jak wygląda aktualnie niszczenie tych wszystkich kociołków, to zdaje mi się, że tak nie chcieli od razu padać, jeżeli chodzi o zaopatrzenie, bo mieli naprawdę dużo tej wolnej przestrzeni. Bądź co bądź, to zaopatrzenie może nawet nie przychodziło, ale w sumie było ich tak dużo, było tak mało wojsk na tak ogromnym obszarze, że nawet nie poczuli tak bardzo. Ale teraz to poczują troszkę mocniej, bo jakby to powiedzieć, będzie takie małe puszowańsko, jak widzicie, teraz trwa takie małe puszowańsko, po prostu, żeby ich przygnieść do takiego małego obszaru, aby wszyscy zaczęli tracić tego attrition. Tak, żeby, znaczy, dostawali to attrition, bo tego się nie traci, to się zyskuje. Znaczy, można zawsze stracić, jak jest dobrze, bo lepiej tego attrition w ogóle nie mieć. Ale tak czy siak lecą tutaj agresywne ataki na Brukselę i tak dalej. No, i Belgię można skapitulować i całą resztę tych wszystkich śmiesznych państw, które mogłyby jakoś tutaj odpaść na przykład w przedbiegach. Chcesz atakować tutaj przyjacielu? Mógłbyś zaatakować, nie? Byłoby zawsze jakoś łatwiej, sprawniej, przyjemniej. Gdybyś zaatakował, nawet moglibyśmy dać ci komandę jakiegoś, nie wiem, ty byłbyś dobry komando. Ty wyglądasz jak taki komando troszkę, więc mógłbyś trochę działać w tym kierunku. Dawaj. Chodzi o to, żebyśmy, wiecie, spuszowali te wszystkie śmieszne wojska, te bardziej wkurzające, te mniej wkurzające. Bo jeżeli uda się to tak przycisnąć i znikną, bo już tym kociołku straci około miliona, jeżeli chodzi o to, a to jeszcze nie jest koniec. Będzie cały czas puszowane. Go. Więc mówię, gdybym chciał wam to pokazać, to materiał na bitkę samą, to pewnie byłby materiał na sam jeden odcinek. A to co to jest? Zamykanie kociołka, odcinek 1224. Nasza japońska moda na sukces. znaczy takie granie to jest raczej metoda na sukces. O, jeszcze super, jeszcze Belgia skapitulowała, to jest raczej metoda na sukces, ale nie zmienia faktu, że tak jest to wkurzające. Bo tutaj nic nie przejdzie, nie? Tutaj nic nie przejdzie, tu jest tego za dużo. Zamknijmy sobie tych, będziemy przeprowadzali im grantów z północy. Te rozbite wojska, poniszczone morale i tak dalej, go. Bo dzięki tym wojskom tak zgromadzone w tym miejscu, nawet ci tutaj tak mocno się trzymające garnizony włosko-hiszpańsko-francuskie, brytyjskie, nawet i one w końcu będą musiały polec i będą miały problemy z zaopatrzeniem. No jak tyle wojsk tutaj przyjdzie w tak krótkim momencie? Nie mój problem. Czasami po prostu brak kociołka jest takim dobrym rozwiązaniem, bo i tak tego zaopatrzenia nie dostaną. A czy chyba, że zrobią jakąś operację, jakiś szturm,
Ale wątpię, aby się przebili po prostu przez coś takiego tutaj na przykład, nie? Bo jak na razie przycisną tu, to potem mają jeszcze taką jedną warstwę. Potem mamy tu gdzieś jeszcze kilka tych czołgów. No jest tego sporo. Jest tego dużo, jest tego sporo, więc trzeba po prostu korzystać z możliwości, jakie nam gra daje. I z możliwości, jakie gra w sumie jeszcze się chyba nie zbukowała. Naprawdę to, że działam w 1960 roku i ciągle jakieś tutaj akcje overextensionowania przeciwnika dzieją się na bieżąco i na żywo, powodują, że gra się po prostu nawet spoko. No i wiadomo, co innego, gdyby bot Związek Radziecki ruszał pewnie całą armią, nie? Bo mogłoby tak być, bo ruszy całą armią i będzie po prostu jedna wielka bitka. Tak nie robi. Mamy w ogóle 2167 fabryki. Jeżeli ktoś chciał zobaczyć jakąś swoją piękną, ulubioną liczbę, to niestety musiał się rozczarować. Go? O, i właśnie, widzicie, zaczynają i tutaj na północy mieć te problemy, i tutaj na południu zaczynają mieć te problemy. Zaczynają się po prostu, robi im się gorąco pod nogami. No, dlatego moglibyście ruszyć, nie? O, i coś takiego. I myślę, że nawet taka liczba trzech panzerów powinna się przebić w tym rejonie i będziemy ich po prostu gnietli. Nasz przeciwnik idealnie przepchnięty aż po granicę, no, o, zamknięty kolejny raz tutaj. Chciałem powiedzieć, że jest idealnie przepchnięty już pod całą linię Maginot, no i właśnie o tego nie przemyślałem troszkę, bo... bo jeżeli chciałbym się bić przeciwko tym fortyfikacjom tutaj, to jest takie zabezpieczenie, może powiedzieć. Chodzi o to, że będziemy starać się wbijać i tak dalej, bić oczywiście tych przeciwników, tylko że tutaj, w tych takich rejonach, gdzie będą mieli te 11 fortyfikacji, to my się łatwo nie przyciśniemy. Nawet pomimo ich braku zaopatrzenia, to może być bardzo, bardzo pierdliwa walka i bardzo długa oczywiście. No nic, dlatego nie przemyślałem, jeżeli chodzi o ewentualne trudności, bo walki pewnie tutaj będą to mieli ile? Mają dość sporo tych punktów i całkiem spokojnie nasza ofensywa w tych górach. No a nie dość, że to będą góry jeszcze, to jeszcze będziemy mieli tutaj oczywiście mniejszy wards, będziemy tam mieli oczywiście mniejszy jeszcze ground attack, czyli to wsparcie z lotnictwa, bo po prostu tutaj nie będzie latać, to nie będzie działał. Go! Dobra, no działajcie, działajcie, może akurat jeszcze jakieś czołgi przebiją, widzę, że tutaj nawet wchodzą tu jakieś plusy i bonusy. Ile mogą być takie wojska bez swojej całkowitej organizacji? Ja tego jestem, aż jestem zaskoczony. Ale gdybyśmy zablokowali kolejne wojska tutaj, wojaków kolejnych, czekajcie, bo tutaj przyciśnięcie ich, nie? Wyeliminujcie. Tutaj moglibyśmy ich wyeliminować tak fajnie i sprawnie, tak szybciutko, raz, dwa, trzy. Zresztą oni też mają teraz ten problem, że uciekają. O właśnie, kolejne wojska do usunięcia. Cyk, 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 usunięte kolejne wojska i musimy teraz wyeliminować ten kociołek. Tutaj, no już mówię, było około 2 milionów było tego kociołka samym w tym rejonie. Nie wiem, ile to było w dywizji, ale już widzę, że sami siebie posiadamy więcej dywizji minimalnie niż oni posiadają znaczy my posiadamy pewną ilość, ile mogą oni posiadać minimalnie według naszego wywiadu. Czyli mi się zdaje, że będziemy powoli się zrównywali do sytuacji ich wojskiem z naszym, jeżeli chodzi o sytuację, bo gdzie będą mieli jeszcze dużą armię? Mają dużą armię jeszcze w tych rejonach. I ja wstawiam, że to są większość tych wojsk wszystkich, wiecie, sprzymierzonych i tym podobne. Więc tutaj na to trzeba by mieć jakąś odpowiednią taktykę, na przykład, nie wiem, bomby atomowe? O, już nawet, w sumie... Już ta gra nam sama przynosi pomysły, co możemy robić. Najbardziej smuci mnie w sumie jeszcze to, że oni mają tych mnóstwo samolotów i oni tym latają cały czas. Nie wiem, kto to wystawia tak naprawdę, pokażcie mi to. Czechy, Italia, okej, czyli teraz z Italią się bijemy. Bo jeżeli chodzi o nasze wspaniałe front w Iranie, no to już od dawna to wygrywamy dość potężnie. Ponad chyba na 75, no mam tutaj cały czas wysoko, nie wiem kto już tutaj to wysyła, pokażcie. Tutaj Kurdystany, Sinkianki, Mongolia i... To nie jest jakiś potężny przeciwnik, same nasze samoloty robią robotę. Nawet śmieszne jest to, że oni są wszyscy zawodowcami i ciągle latają. Tylko za chwilę ktoś jest asem i ten as upada, ktoś jest asem, ten as upada i tak non stop. Cały czas tylko i te eventy mi to zmniejsza war support. Mogę się zwiększyć? Nie mogę, no to tym bardziej widzicie. O, jeszcze coś śmiesznego, co w sumie to też mnie rozbawiło. Bo wy widzicie tutaj Niemcy, prawda? A wiecie, jak to się nazywa? To jest Czwarta Rzesza. Pod dowództwem Klausa Klausera, Klaus Klauser. To jest świetny polityk, którego zna chyba prawie każdy gracz, który przeżył troszkę dłuższe rozgrywki w Hojach, gdzie, no, gdzie były takie sytuacje jak teraz. Po prostu powstaje kilka różnych Niemiec i żadne te w sumie Niemcy nie są jakoś legitne ani prawdziwe. No to Klaus Klauser właśnie dowodzi Czwartą Rzeszą i tak ta Czwarta Rzesza uznała się za neutralną. W sumie się nie dziwię, bo jak mieli tą Drugą Rzeszę, to mieli pierwszą wojnę światową, mieli Drugą Rzeszę, mieli Drugą Wojnę Światową. To myślę, że chyba już nie chcą chodzić do etapu jeszcze tej Drugiej Wojny Światowej, skoro ona się nie skończyła. Jakże brutalna musiałaby być trzecia, skoro jeszcze druga cała trzecia, prawda? A jak tutaj, cały czas możemy was bombardować, prawda? I mnie to bardzo cieszy, bo gdybym was mógł zbombardować... To byśmy mogli tutaj zyskać dużo profitów, no ale tak czy jak walki o Francję trwają. W końcu
Może powiedzieć, że ten rejon siądzie i już da mi spokój. Ja nie mogę po prostu patrzeć na linię Maszynos, naprawdę. Nie chcę na to patrzeć. Udało się w końcu osiągnąć odpowiednią potrzebę, odpowiednią ilość punktów, jeżeli chodzi o możliwość rzucania bomby atomowej. I ja już nie chcę widzieć tych linii Maszynos, bo walczyliśmy o to pół roku, jak nie dłużej. Pół roku klikania. Bombarduj ich tu więcej. Dacie radę, rzucicie? Rzucicie. I niech tu wchodzą wojska, i niech tam wchodzą wojska, i... Nie, już tam nie będę rzucał bomb atomowych, bo rzucę znowu na siebie te bomby. I wyeliminujcie. Dobrze. Ile tutaj zniknęło? Jeżeli będzie około 50 milionów, no to... Chciałem powiedzieć, że jak będzie około 50 milionów, będę smutny. No i jestem trochę smutny, ale jesteśmy tak naprawdę tych bliżej 50 milionów bliżej niż dalej, moi drodzy. Więc idzie zarąbiście. Bo w końcu Japonia pozbyła się pana jednego z trudniejszych przeciwników, znaczy... No overhand. A może teraz 5 milionów? Och. No nic, niestety w tym miejscu też nie mam 5 milionów. Ale co ciekawe, Dutch Rig, czyli w sumie ci nasi przeciwnicy Holendrzy, stali się faszystami. No śmieszne tak, kiedy nie jesteś jakoś, nie wiem, jakoś powiązany, znaczy jesteś pod okupacją, tak stajesz się. Kim się zadajesz, takim się stajesz. O, to jest dobre określenie. Czyli coś jeszcze nam tu pozostało? Czyli nam pozostało w tym rejonie wybić dokładnie tutaj Hiszpanię. Dobrze, że Portugalia nie wyszła do wojny, bo bym się tak już wkurzył, o Boże. No nic, trzeba będzie po prostu przygotować jakiś idealny plan i zająć Hiszpanię. Ale powiem wam, że nie wiem, ile dokładnie teraz ten odcinek będzie trwał, bo mam jeszcze do renderowania parę innych materiałów, więc myślę, że tak około 20 paru minut na pewno będzie, albo około 30. Tak czy siak, na pewno nie będziecie zawiedzieni, bo w sumie Francja upadła jak powinna upaść, a ja chętnie się już z wami pożegnam, czy niechętnie? Znaczy, widzicie, cały czas knucę słowa. Po prostu miło mi będzie się z wami już teraz pożegnać. Mam nadzieję, że wam się bardzo podobało. Ja jestem Szpako Szpakowski, a to jest Hearts of Iron 4 na modzie Total War Japonią. Trzymajcie się ciepło, cześć!